kiedy przerywaliśmy budowę Żarnowca, Sejm polski ówczesny podjął uchwałę, że w Polsce nie można budować elektrowni jądrowej, chyba że będzie to elektrownia nowego pokolenia, która będzie przyjazna dla ludzi i dla środowiska. A więc dopuszczono wtedy budowę elektrowni jądrowych przyjaznych dla człowieka i środowiska. Takie elektrownie w tej chwili są proponowane i są budowane. Powstają one w Chinach, powstają w USA, powstają w Wielkiej Brytanii, w Finlandii, we Francji, a więc w krajach bardzo dobrze rozwiniętych. W szczególności w Finlandii wiemy, że dozór jądrowy, który sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem obiektu, jest szczególnie wyczulony na sprawy bezpieczeństwa, bardzo wymagający. Jeżeli puszcza coś jako dobre, to na pewno wiadomo już na świecie, że to już jest dobre i sprawdzone. Ale dozór brytyjski czy amerykański też jest bardzo, bardzo wymagający. A więc te nowe typy elektrowni są dużo lepsze. Ludzie, z którymi możemy rozmawiać, dają się przekonać, nie mają nic przeciwko temu. W tej chwili, ogólnie biorąc, postawa ludzi, którzy mają mieszkać koło elektrowni jądrowych, jest raczej pozytywna. W jednych rejonach to jest rzędu 60 paru %, w innych to jest rzędu 70 paru % zwolenników energetyki jądrowej. Średnia w całym kraju jest niższa. Niższa głównie dlatego, że niestety dużo łatwiej jest straszyć niż tłumaczyć. Gdyby pan tutaj zaprosił przedstawiciela przeciwników, to i dał nam jednakowe szanse, to znaczy jemu minutę i mnie minutę, to przeciwnik postawiłby w ciągu minuty 20 zarzutów. Ja w żaden sposób na 20 zarzutów w ciągu minuty nie mogę odpowiedzieć. To jest niemożliwe. No a ogólnie biorąc wiemy, że straszenie jest zawsze bardzo silnym środkiem perswazji. Ludzie boją się i to przemawia do nich bardzo silnie, a więc łatwo jest ludzi straszyć. Natomiast trudno jest ich przekonywać o dobrych cechach danego rozwiązania.